Cześć! Czas na ostatnie brawo! Brawo! Nie, nie takie brawo. Takie brawo. Chodzi o brawo, a konkretnie ostatni numer dwutygodnika Brawo w Polsce. Trudne pytania, fotostory i ciekawe dodatki. Tak w skrócie można by było podsumować dwutygodnik Brawo, którego ostatni numer ukazał się w grudniu 2017 roku. Brawo śmiało można uznać czasopismem, gazetą epoki przedinternetowej. Tym Brawo jest tak jak z Disco Polo. Niby każdy miał do czynienia, każdy gdzieś tam widział, jednak w pewnym okresie był to obciach, żeby inni wiedzieli, że na przykład ja kupiłem sobie Brawo i je czytam i je mam w domu, no to było dla niektórych nie do pomyślenia. Można wydzielić kilka części w dwutygodniku Brawo. Pierwszą rzeczą są oczywiście nieciekawe takie tematy kulturalne, oczywiście kultury najniższego szczebla, czyli jakieś plotki o gwiazdach, które w danym okresie były popularne. Drugą rzeczą były pytania od czytelników. Właśnie, te pytania były niekiedy straszne. Były to pytania no trochę wstydliwe, dotyczące rozmiarów, nie wiem, piersi i innych części ciała, albo seksu, prezerwatyw, antykoncepcji, nie wiem co jeszcze powinienem tutaj wymienić. Przez to te niektóre tematy wydawały się śmieszne, a dla niektórych gorszące. Kolejna część to fotostory. Coś w rodzaju komiksu, no ale zamiast obrazków były zdjęcia i dziwne podpisy w dymkach. To fotostory w założeniu tych twórców tej gazety miało przedstawiać współczesne problemy nastolatek. Oczywiście ta gazeta miała konkurentów, bowiem nie tylko Brawo było na rynku. Największą konkurencją, wydaje mi się, był Popcorn. Popcorn, który był wydawany do 2012 roku. Najpierw ten numer miał być ostatnim, później okazało się, że ten numer jest numerem ostatnim. No oprócz tego Brawo Sport, które wydaje mi się, że do tej pory jest wydawane, oraz czasopisma Fan Club, a także Dziewczyna i Twist. Jak wyglądało kupno takiej typowej gazety? Z komentarzy, które można przeczytać, najlepiej było po Brawo pójść do sklepów samoobsługowych, żeby nie daj Boże ktoś z osiedla, czy nie wiem, sąsiadów, czy chociażby kolegów ze szkoły zauważył, że przepraszam bardzo, proszę podać mi Brawo. No właśnie, lepiej było przeczekać, aż nikogo nie będzie w sklepie, sięgnąć po Brawo i szybko udać się do kasy, żeby jak najszybciej zwiać z tego sklepu, najszybciej schować tę gazetę, no i uciec i móc ją przeczytać w domowym zaciszu. Przez te trudne pytania, które czytelnicy przysyłali do Brawo, to była prasa taka w latach 90. miała charakter prasy zakazanej. Czyli krzywo na nią patrzyli nauczyciele, krzywo na nią patrzyli rodzice, chociaż powinni być wdzięczni, bowiem wiele trudnych pytań i pytań takich no, wstydliwych i sytuacji takich, co nie wiadomo co odpowiedzieć, to czasopismo rozwiązywało i rodzice tak jakby mieli problem z głowy. Kolejną rzeczą były oczywiście plakaty. Wiedzą, że były plakaty. No najpopularniejsze oczywiście, one były chyba w latach 90. i niektórzy jak pisali, że marzyli o tym, żeby zebrać całą kolekcję chłopaków z Backstreet Boys, czy na przykład boysbandu NSYNC. Później nie wiem co było w miarę popularne, na końcu skończyło się na youtuberach. Poza tym oczywiście dodatki. Tu akurat w tych ostatnich numerach Brawo nie ma już dodatków, ale były przedziwne dodatki, a chyba najbardziej kultowym dodatkiem był sztuczny kolczyk, który strasznie denerwował niektórych nauczycieli.
Poza tym przeróżne bransoletki, naszyjniki, opaski, kalendarzyki i inne głupoty, które w latach 90. na początku lat 2000 wydawało się były modne. Tak jak już powiedziałem, to było czasopismo ery przedinternetowej i w sumie w opinii różnych medioznawców wszyscy są bardzo zaskoczeni, że do tej pory Bravo było wydawane. To Bravo w Polsce było wydawane od 1991 roku, a w Niemczech wydawane jest od 1956 roku. I mimo, że regularnie nakład tego magazynu musi być zmniejszany przez to, że sprzedaż spada, w okresach takiego największego boomu i wow na to czasopismo w Niemczech było sprzedawane w milionie egzemplarzy. W Polsce w 2007 roku było to 300 tysięcy egzemplarzy, a w końcu sprzedaży w zeszłym roku było to tylko 30 tysięcy egzemplarzy. Jakby nie patrzeć, Bravo to kultowe czasopismo, o którym jeszcze na pewno będą wszyscy mówić i będą je jeszcze wspominać. Teraz się trochę śmieję z tego i kogo by nie zapytać, również się z tego śmieją, ale rzeczywiście prawdą jest taką, że każdy miał kiedyś do czynienia z tym czasopismem. No i po iluś latach na pewno to takie będzie sentyment, tak? Dlatego postanowiłem te numery, które jakimś cudem udało nam się teraz na szybko znaleźć przed tym nagraniem, przetrzymam. Może kiedyś będą coś warte. I patrząc na okładki Bravo, co było popularne w poszczególnych latach? Przeróżne zespoły, przeróżne gwiazdy. Zaczynając od wspomnianych zespołów Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, zespół Ich Troje, Doda. Później była cała fala High School Musicalu. Później była fala różnych innych seriali. Skończyło się na youtuberach oraz wschodzących gwiazdach, chociażby Shawn Mendes i Camila Cabello. No i czas rzucić okiem na ostatni numer. Cóż w tym numerze ciekawego? Czy w ogóle jeszcze istnieją te kultowe działy? To znaczy, czy są trudne pytania? Okazuje się, że są w ostatnim numerze trudne pytania, więc ostatnimi pytaniami trudnymi zadanymi przez czytelników były: czy podczas miesiączki mogę ćwiczyć na WF-ie? Kiedy zacząć nosić biustonosz? Czy zerwać tę przyjaźń? Oraz czytelnicy piszą: mój pierwszy raz. Właśnie, o tym jeszcze zapomniałem. Były opisy mojego pierwszego razu, które chyba najbardziej gorszyły, chociaż wiele osób twierdziło, że są nieprawdziwe. Spójrzmy co na ostatnich plakatach. Bars and Melody, poza tym film Król Rozrywki, a także Selena Gomez oraz zespół K-pop Day 6. Z tego co patrzę, nie dopatrzyłem się fotostory, tak więc ostatnie fotostory, ostatnim numerze jakie tutaj mam, jest z 2015 roku i casting na dziewczynę. To są rzeczywiście problemy współczesnych nastolatków. Nie jestem do końca pewien. Jeszcze spojrzę na jeden numer. Numer z 2013 roku. Podryw na Biebera. No rzeczywiście, takimi problemami żyła młodzież w 2013 i w 2015 roku. W 2017 postanowiono z fotostory zrezygnować. No i tak, jakie podsumowanie z tego wszystkiego? Bravo, tak jak już powiedziałem, to jest kultowy dwutygodnik, który kiedyś będziemy jeszcze wspominać z lekką nostalgią i oczywiście z uśmiechem na usta przez te różne śmieszne i kontrowersyjne i dziwne tematy, które były w tej gazecie poruszane. Teraz co pozostaje? Pozostaje tylko YouTube, a właściwie nawet gazeta na temat YouTube, bowiem to wydawnictwo wydaje również Tube News. Podsumował ktoś to dobrze. Najwyraźniej młodzież poza internetem interesuje tylko czasopismo o internecie. A inne czasopisma, takie jak kiedyś, czyli Bravo, Popcorn, Fan Club, Bravo, Girl, Dziewczyna czy Twist, odeszły do lamusa przez to, że informacje spływały w małej ilości i nie za często. Teraz wszystko mamy na wyciągnięciu jednego palca w smartfonie, tablecie czy laptopie. I to by było wszystko na temat Bravo, ostatniego numeru w Polsce. Tak więc
Brawo za ostatni numer. Brawo. A kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.